Cześć moi mili, witajcie, czwórka z tej strony i witam was serdecznie w Gramlogu, który ma na celu wytłumaczyć, co się dzieje i dlaczego mnie nie ma. Bo to nie jest tak, że znikam przez to, że mam ochotę zniknąć albo że nie mam ochoty nagrywać, tylko właściwie przez to, że mam pracę i ta praca w tym momencie pochłania 90% mojego czasu i energii i chęci. I generalnie po prostu jest tak, że jak ja wracam z pracy o 21:00, to niestety, mimo szczerych chęci i prób, nawet kilka razy próbowałam coś dla was nagrać, to wychodziło z tego tak maksymalnie słabe coś, że nie chciałam tego publikować. Po prostu było bez energii, było bez chęci, było bez wszystkiego, bo ja po prostu jestem mega zmęczona. I teraz mamy weekend, godzinę 22 właściwie. Odpaliłam sobie na chwilę wieśka, żeby tak naprawdę nagrać Gramloga. Mogłabym niby robić vloga, ale przez to, że jestem tak totalnie wyprana i totalnie zmęczona, to ja wyglądam jak 70 tysięcy nieszczęść i chyba nie chcę się pokazywać przed kamerą. Do tego to doszło. Znowu, patrzcie. Więc co się dzieje? Tak jak mówiłam, niestety praca mnie totalnie w ostatnich 3 tygodniach jakby to powiedzieć, przygniotła. Przygniotła to jest dobre słowo. I chyba w takim razie może 3 słowa o tym, czym ja się tak naprawdę zajmuję i co ja robię. Słuchajcie, ja zajmuję stanowisko tak zwanego project managera. To oznacza, że jako człowiek dostaję w firmie jakiś projekt i mam go doprowadzić od początku do końca. Czy to jest osiągnięcie jakiegoś nowego rozwiązania w firmie, wdrożenie nowego oprogramowania, czy po prostu przeprowadzenie restrukturyzacji. To są działy, które, właściwie to są zadania, którymi zajmuje się project manager. Ja akurat jestem project managerem IT, a to oznacza, że zwykle to jest wprowadzanie nowego oprogramowania, bądź też wdrażanie w sensie dosłownym, czyli od początku najpierw stworzenie, potem wdrożenie tego oprogramowania i to jest to, co ja robię. Czasem współpracujemy sobie z dostawcami wewnętrznymi, czasami zewnętrznymi. To wszystko to już są takie szczegóły, których raczej nie chcecie wiedzieć, albo przynajmniej nie chcę was zanudzać. No i w tym momencie w jednym z moich projektów dotarliśmy do momentu, w którym trzeba odebrać część pracy, bo tak zwykle jest, że projekty są podzielone na etapy, żeby człowiek się po prostu nie zarąbał w tym wszystkim. Przy odbiorze prac niestety project manager ma od groma roboty, szczególnie jeżeli jest głównym kierownikiem projektu, bo wtedy musi posprawdzać wszystko, bo jeżeli człowiek coś odbierze, to znaczy, że musi zapłacić za to kasę, a to oznacza, że to już jest ostateczne. I nie ma zmiłuj, że potem sorry, ale ktoś czegoś nie zauważył. I to jest moja praca na dzień dzisiejszy. Przychodzę do pracy 9, wychodzę sobie o 20, wracam do domu 21. Często jeszcze otwieram służbowego kompa i dalej pracuję. I w ten sposób cała moja twórczość gdzieś tam zniknęła. A co dalej można powiedzieć, nie tyle twórczość zniknęła, co ja nawet w gry komputerowe zbytnie nie grałam. Pewnie widujecie mnie czasem dostępną na Steamie o 23, ponieważ staram się jeszcze grać ze Spartanami, ale to też nie są te same sesje. Kiedyś ciągnęliśmy sobie sesję do 3 w nocy, a teraz ja po godzinie mówię: dobra chłopaki, dzięki, cześć, ja idę spać. Bo to jest głównie to, co robię. Ale nie martwcie się, to nie jest tak, że tak będzie zawsze. I nie powiem wam, że w tym momencie w pracy już się uspokoi i tak dalej, bo wcale nie uspokoi się i to pewnie tak z dobrej jeszcze 3 miesiące się nie uspokoi. Ale mam wrażenie, że mi się udało wypracować jakiś system, gdzie jestem w stanie się trochę zregenerować i znaleźć trochę energii, żeby coś dla was nagrać. Więc w tym tygodniu wracamy na pewno z serią Co to jest, a dodatkowo wiecie, jako że miałam te 3 tygodnie chyba gdzieś tak plus na czas na zastanowienie się, co ja chcę nagrywać, to ja nadal się nie zdecydowałam. No dobra, Co to jest, na pewno będzie dalej i na pewno będzie dalej w środy, ale oprócz tego trochę się zastanawiam, więc chętnie od was usłyszę w tej chwili, jako że jesteśmy po pewnej przerwie, może całkiem sporo ludzi to obejrzy, co byście chcieli tu widzieć, bo mi się mnożą pomysły od serii let's playowych, przez skupienie się na recenzjach, przez przejście przez vlogi. A co was interesuje? To jest moje pytanie. Co prawda jest tu jeden haczyk. To nie jest tak, że jeżeli To nie jest tak, że jeżeli większość ludzi powie: czwórka, rób gameplay z CS-a i otwieraj skrzynki, to ja to zrobię.
Chciałabym wiedzieć, co Wam się podoba, ale ostatecznie to pamiętajcie, że zawsze jest moja decyzja, to jest ten haczyk. Ja bym chciała robić coś, co sprawia mi przyjemność. Jeżeli robimy serię albo próbujemy zrobić jakieś gameplayowe odcinki, to z gier, które faktycznie sprawiają mi frajdę. A w tym momencie jest ich mało, bo ja po prostu na razie nie gram, ale to się ustatkuje. Pamiętajmy, to będzie, z tym będzie lepiej. Więc po pierwsze informacja. Żyję, będę dalej robić filmiki na YouTubie i ten kanał będzie dalej prowadzony. Nie martwcie się, on nie jest opuszczony. Niestety nie ma mnie na social mediach, nie ma mnie w tym momencie prawie na kanale, ale to się zmieni, mam nadzieję, w tym tygodniu i wrócimy do normalnego działania. Tymczasem pytanie do Was, co byście chcieli tutaj zobaczyć? To, co widzicie w tym momencie z Wieśka, to jest New Game Plus. Czy ja lubię New Game Plus w Wieśku, to chyba sobie zrobimy z tego materiał, bo warto o tym pogadać. Bardzo przepraszam, jeżeli Wam trochę przycina ten materiał, bo szczerze powiedziawszy, nagrywam Wieśka pierwszy raz i nie wzięłam pod uwagę tego, że gram w dosyć dużej rozdzielczości przy bardzo wysokich detalach i szczerze powiedziawszy, w tej chwili nie mam czasu tego zmienić, żeby się z wszystkim wyrobić. Tak czy inaczej, najważniejsze, co miałam powiedzieć, powiedziałam. Pozdrawiam Was pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za to, że nic na razie się tutaj nie dzieje, ale wrócę. Wrócę też z vlogami, jak już nie będę wyglądać jak 170 tysięcy nieszczęść. Dobra, tymczasem trzymajcie się. Czwórka bez odbioru.